Warszawa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Szczecina. Statystyki mówią, że co tydzień w tej północnej części miasta zamieszkuje kilkadziesiąt nowych osób. Nie jest więc niczym odkrywczym fakt, że miejsce wymaga inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom. Podczas poniedziałkowej sesji radni podjęli decyzję, że na Warszawie powstanie nowy kościół. Inicjatywę poparli wszyscy radni Platformy Obywatelskiej. Teraz postulują o kolejne inwestycje w tym rejonie miasta. Na Warszawie jest jeden kościół. Teraz wyraziliśmy zgodę na budowę drugiego. Natomiast nie ma ani jednego, powtarzam, ani jednego przedszkola publicznego. 25% dzieci z Warszawy musi się uczyć w szkole poza rejonem, bo szkoła, którą wybudowaliśmy w zeszłej kadencji, jest już planowana na 500 osób, przyjmuje ponad 700. Według radnych prezydent za mało dba o to, by środki finansowe pozyskiwane przez miasto przyczyniały się do rozwoju poszczególnych dzielnic. Nigdy przez te 6 lat, ja również miałam przyjemność pracy jako radna w poprzedniej kadencji i w tej kadencji, aspekty polityczne nie brały góry. Pan prezydent dobrał sobie swoich wiceprezydentów, miał nasze wsparcie projektach, które przygotowywał wspólnie ze swoimi pracownikami, miał nasze wsparcie w tym, by uruchomić duże linie kredytowe. Platforma Obywatelska zapowiada mobilizację radnych z rad osiedli, by wnioskowali, jakie potrzeby mają mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta. Inicjatywa mieszkańców Warszawa w sprawie budowy kościoła jest o tyle cenna, że jest to inwencja oddolna mieszkańców. Jeżeli z przyczyn dla mnie kompletnie niezrozumiałych ta koalicja unosząca się w oparach absurdu będzie dalej torpedować uchwały mobilizujące prezydenta do zaspokajania podstawowych potrzeb ludności Szczecina, to nie pozostanie nam nic innego, jak rozpoczęcie zbierania podpisów pod kolejnym projektem obywatelskim, tym razem o budowę przedszkola na Warszawie. Przedszkole, większa szkoła, brak konkretnej instytucji kulturalnej czy parku. Warszawa rozwija się dynamicznie, ale temu rozwojowi potrzebne jest wsparcie. Takie deklaruje Platforma i oby nie skończyło się tylko na deklaracjach. I oby pamiętano także o innych, mniej zamożnych częściach miasta.